przyjdziecie się z Kosmex. Dzisiaj wypuszczę mój drób. Zobaczymy, jak to wygląda po przeniesieniu indyków i kur. Zobaczymy, ile teraz tego będzie, jak to będzie wyglądać. No to nie przedłużamy. No. Ej, spodobało wam się wypuszczanie drobiu. Dzięki za oglądanie. Zartowałem. Już jest tego wiele mniej. Co to się stało? Gdzie moje kury? Co to się stało? Tego, że tyle tu było. O! Że co tu robisz? Dzięki. Szefa mnie nie strzeli. No, złaś. Nie ma tych. Nie ma indyków. Nie ma kur. A. I ten biały kogut. Nie, jednak poszedł na zabicie. Już go zadziałałem. Go tutaj nie ma. Miałem wam to nagrać, ale już było. Ale wczoraj już było ciemno. Myślałem, że film już nie wyjdzie. To już go nic nie robiłem. Nie nagrywałem. No. Teraz tak wygląda moja hodowla. No mało tego tutaj jest. Ale jakoś jest. O, kury robaki wyciągają. Padało, to akurat robaki będą wyciągać. Indyczko. No. O, tego jakoś jaka wszystko tego było. Ciężko mi się będzie przyzwyczaić. Indyki, kury powynoszone. Ale co robić? Trzeba byłoby je i tak zabić i tak to. Potem jeszcze kochiny urosną, to będą te kochinty chodzić. Na następny rok może indyki rozmnożą. Mam nadzieję, że się indyki rozmnożą. Indyki jeszcze mam nadzieję, że młode będą te kolorowe. Kaczki może. Gęsi, jeżeli będą jakieś z tych, będą jakieś samice z tych białych i kubańskich, to chyba, że będą kubańskie, a te białe to już, te białe po prostu będą, miały być landesy, ale to nie będą, to zwykłe te białe. Będzie to z tych samiczek. Mam nadzieję, że się jakieś jajka będą. Te samice siądą. Kochinek niebieski. Chyba niebieski. Widać, że jest niebieski. No. Ja bym to będzie tyle. Jeśli się film spodobał, daj ciapkę w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie mój kanał. Przepraszam. I dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.